pierwszego wykładu. Dziękuję za to świadectwo o kotkach. Jaką macie wiedzę jako open doors, że to, o czym Pani mówiła, rzeczywiście jakoś przekłada się na, takie, na taki dialog międzyreligijny na poziomie, no nie instytucji, bo o nim trudno może tam mówić, ale na poziomie życia ludzi. Mhm. Tak to znaczy, czy macie świadectwa, że też muzułmanie no, bronią chrześcijan przed muzułmanami i jak też męczeństwa i prześladowania chrześcijan, czy wpływają też na muzułmanów też w ich rozumieniu islamu? Tak, to pierwsze to skąd jakby jest ta cała wiedza? To przede wszystkim nasza praca polega też na podróżach, czyli ja na przykład przynajmniej raz w roku wyjeżdżam do jednego z krajów z tej pięćdziesiątki, spotykam się tam z przedstawicielami różnych wspólnot, w tym roku na przykład byłam w Wietnamie prawie miesiąc i tam miałam okazję się spotkać z pastorami, z księżmi i jakby z wielu naprawdę kościołów, wysłuchać ich problemów, zobaczyć też w jakim kontekście oni żyją i z jakimi problemami, ale też jakby zobaczyć na miejscu, jakie są prowadzone projekty, zarówno przez Open Doors, który jest na miejscu, jak i przez też inne organizacje. Jeżeli chodzi o tę sprawę międzyreligijną, czyli jakby o tej takim, powiedzmy, relacji międzyreligijnej, jaki ma to wpływ, to mamy na przykład taki prosty przykład, bardzo praktyczny. W Wietnamie jest taki projekt, który ma za zadanie pomóc ekonomicznie rodzinom chrześcijańskim, którzy generalnie mają problemy na przykład ze znalezieniem pracy czy ze znalezieniem jakichś funduszy. I powiedzmy, taka rodzina jest jedyną rodziną chrześcijańską w wiosce i ta rodzina otrzymuje fundusze na to, żeby zakupić, tutaj mamy na przykład krowę. I ta krowa jest w późniejszym czasie, bo to jest krowa, która jest przeznaczona do rozrodu, jest później jakby to przejście po jakimś czasie jakby tego jest więcej, tego inwentarza. I w projekcie jest zapis, że po rozmnożeniu te krowy już trafiają nie tylko do chrześcijan, ale do również ludzi, którzy mieszkają z chrześcijanami. Tak samo jest projekt budowania studni i to nie jest tak, że budujemy studnię, która jest tylko dla chrześcijan, tylko jest dla danej wioski, a po prostu ta studnia jest tam budowana, ponieważ my otrzymaliśmy na przykład takie świadectwo czy raport, że tam są chrześcijanie, którzy właśnie cierpią ze względu na to, że są w jakiś sposób dyskryminowani i ułatwiłoby im w życiu właśnie dostęp do takiej studni. Ale ta studnia nie jest zamknięta tylko i wyłącznie dla chrześcijan. I takie proste znaki już widzimy w dalszej jakby historii pokazują, że nagle czy to muzułmanie, czy Hindusi zaczynają patrzeć na to, że chrześcijanie tutaj są nie po to, żeby jakby w jakiś sposób zmieniać rzeczywistość, w której oni mieszkają, bo to jest duży strach, że po prostu ktoś przyjedzie i zmieni moją rzeczywistość. Tu można się też odnieść właśnie do tego, co mówił tutaj ksiądz o prozelityzmie, ale po prostu są po to, bo po prostu Pan Bóg postawił ich na tym miejscu i po prostu żyją, by kochać swojego Boga, nie? I niczym nie przeszkadzając jakby reszcie, nie? A wręcz przeciwnie, żeby jeszcze dopomóc przy okazji też. Mam jeszcze przynajmniej 5 minut. Skoro nie ma pytań, być może w ramach obiadu będzie więcej. O, pani Kaja, prosimy. To jest pani badanie. Pytanie do księdza Mateusza, ono właściwie nie takie dość duże postępy. Chyba nie dotyczy dokładnie tego, co ksiądz mówił, ale na socjologii na uniwersytecie pracuje. Opowiadał o prozelityzmie, to we mnie cały czas brzmiało takie pytanie,
czy być może nie należy tego pojęcia rozszerzyć na współczesność i na naszą kulturę? Czyli krótko mówiąc, czy my za moment nie będziemy w takim miejscu, gdzie będziemy musieli rozważyć ewangelizację, czy nową ewangelizację, aby zderzyć ją z działaniami, które mogą właśnie być takim prozelityzmem. Nie wiem, czy nas rozumie, co mi chodzi. Znaczy chodzi mi o to, że może też tak być, że no, działania współczesne w ramach nowej ewangelizacji, czy nawet ewangelizacji, powiedzmy, tradycyjnej, na przykład związanej z przygotowaniem dzieci do pierwszej komunii, czy do bierzmowania, czy jakby nie dojdziemy do takiego momentu, że ta granica między ewangelizowaniem, a właśnie takim dosyć kuszącym postępowaniem, które może być rodzajem prozelityzmu, czy ona nie zostanie przekroczona, bo czasami tak jest, że właśnie traktuje się ludzi no właśnie nie w taki sposób nie ewangeliczny, ale raczej my mówimy teraz urzędowy i instytucjonalny, ale jak ksiądz o tym mówił, to ja miałam właśnie takie skojarzenie, że może ten termin również gdzieś tutaj się przyda ku refleksji. To znaczy, może to tak nie wybrzmiało, bo generalnie papież Franciszek używa tego terminu bardzo szeroko. I w refleksji teologicznej przyzwyczajono się do tego, że właśnie prozelityzm dotyczy dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, ewentualnie misjonarzy, którzy pracują w krajach misyjnych. A ta pewna rewolucja Franciszka polega na tym, że on ten termin prozelityzm wkłada także w duszpasterstwo zwyczajne czy nową ewangelizację, która dotyczy społeczeństw dawniej chrześcijańskich. I Franciszek przestrzega dokładnie przed tym, o czym mówi pani profesor. To znaczy Franciszek mówi o tym, żeby Kościół bardziej skupiał się na głoszeniu świadectwa, żeby był świadkiem miłosierdzia, bardziej czynami niż słowami, a żeby nie wpadał w taką pokusę, że przecież jeszcze jesteśmy jakąś znaczącą instytucją w społeczeństwie, to może wykorzystamy jakieś pewne narzędzia do tego, żeby coś na ludziach wymóc. I to już Franciszek nazywa prozelityzmem. Może my byśmy tego do jakiegoś czasu tak tego nie nazwali. Papież mówi, to jest prozelityzm. Jeżeli Kościół posługuje się jakimiś narzędziami, które nie są oparte na świadectwie, nie są oparte na miłości, to jest prozelityzm. Tak? Czyli przykładając to do tego przygotowania do sakramentów, jeżeli tak przymuszamy młodzież do tego, macie teraz zaliczyć ileś tam różańców, rorad, nabożeństw majowych i tak dalej, jednocześnie nie głosimy im wiary, nie wychodzimy do nich z miłością, nie głosimy im świadectwa, a chcemy ich zyskać tylko dlatego, że mamy ich czymś zaszantażować, to Franciszek mówi, to jest prozelityzm. Tak? I tu bym się nie bał, dzięki papieżowi Franciszkowi, używać tego określenia także w tym naszym duszpasterstwie, bo dzięki papieżowi Franciszkowi możemy to robić, bo on ten termin prozelityzm wyprowadził z dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego i wprowadził do duszpasterstwa, tłumacząc, czego mamy unikać. To jest właściwie jeden z bardziej powtarzających się refrenów w wypowiedziach Franciszka dotyczących ewangelizacji i takiej misyjnej w krajach misji Ad Gentes, ale także dotyczących no, nowej ewangelizacji, czyli w tych społeczeństwach dawnich chrześcijańskich, tak moglibyśmy powiedzieć. Nie wiem, odpowiedziałem na pytanie.